Witam Was wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na listopad. I to już doszło właśnie do tego, że zbliżyliśmy się do końca października, czasu, kiedy Skorpion panuje, kiedy mamy tutaj ciemności, które coraz bardziej zapadają, coraz ciemniej wieczorami, długie wieczory, to znaczy, że można je dobrze wykorzystać. W związku z tym zapraszam do zakupu książki Plan Duszy. Jest to autorstwa Blue Marsden, książka, którą przetłumaczyłam z angielskiego po to, żeby w Polsce można było zapoznać się z tym fajnym systemem. Książka bardzo przybliża możliwości zrobienia dla siebie, dla swoich bliskich odczytu planu duszy. Wyjaśnia tutaj symbole, które są, technikę, pokazuje różne rzeczy. Jeśli ktoś kupi książkę i ma jakieś pytania, to na pewno może do mnie napisać i ja postaram się odpowiedzieć. Oprócz tego jest tutaj też dostęp do darmowego kalkulatora i też jest podany adres mailowy, który ja akurat obsługuję, więc jeśli ktoś chciałby dostęp do tego kalkulatora, to może napisać i ja mu wytłumaczę, co zrobić, żeby móc sobie sprawdzić swoje własne obliczenia, czy je zrobił dobrze. I zapraszam też oczywiście na kurs odczytu planu duszy. W tym roku to już jest ostatnia edycja, będzie od 11 do 13, 3 dni. I ten kurs planu duszy otwiera też możliwość na to, żeby nauczyć się, jak profesjonalnie przeprowadzać sesję odczytu planu duszy i może to być pierwszy stopień do tego, żeby bardziej i głębiej wejść właśnie w taką duchowość, uzyskać jeszcze jedno narzędzie, żeby dotrzeć do sedna sprawy czasami, uzmysłowić sobie, kim jestem, bo tak naprawdę my tutaj jesteśmy w cielesnej powłoce. Nasza dusza ma ogromne możliwości, my też mamy o te możliwości, tylko że jesteśmy ograniczeni często przez materię, przez to, że nasz umysł na przykład nas gdzieś tam kieruje w zamknięte koło często, tak? Takie zapętlenie. Na tym kursie można wiele rzeczy zrozumieć, mieć wglądy, będzie odczyt planu duszy też, będą ćwiczenia. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, żeby nie przedłużać tego wstępu i tego zaproszenia. To jeszcze tylko powiem, że jeśli ktoś chciałby czytanie roczne, czytanie, odpowiedź na jakieś pytanie, czytania indywidualne, to zapraszam. Są różne opcje. Na ekranie widzicie www.planduszy.pl i tam można zamówić sobie czytanie tarota, zamówić sobie sesję, zamówić sesję planu duszy. Są jeszcze inne sesje, dynamika rodziny, dla związków też są różne opcje. Na przykład też można zmienić sobie imię i to jest też jedna z możliwości planu duszy, żeby zobaczyć, jak optymalnie i najlepiej to zrobić i które imię będzie najlepiej ze mną wibrowało i nadawało mi moc i lepsze poczucie w sobie, bo to często jest wpływ energii na nas z tych wibracji, bo każde słowo ma moc. A nasze imiona szczególnie mają też moc i znaczenie. To tyle. Zapraszam na tą stronę, o której już mówiłam. Mój adres mailowy to info@planduszy.pl. No i również Was zapraszam. Także jestem do dyspozycji. Możecie do mnie pisać, możecie sobie zamawiać i rezerwować sesję, tak jak powiedziałam. A teraz już przechodzimy do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie lwy w czytaniu na listopad. Zobaczymy, co tutaj u Was słychać, jaka jest główna energia, co się nam tutaj ujawni, jak to się potem odniesie do pozostałych kart w naszym rozkładzie. Okay? Zobaczmy. Powiedzmy, że to będzie ta karta. Trójka buław. No to ciekawe. Karta bardzo interesująca. Tu mamy Słońce w baranie, czyli działam, rozwijam się, rozumiem, o co mi chodzi. Tutaj jest właściwie pełnia gotowości na to, żeby przyjąć sukces. Że otwieram się na ten sukces, rozumiem, na czym sukces polega, czuję, że jestem na to otwarty czy otwarta. To może być też, czytając to,
można tak przeczytać, że może to być zespół. Tak jakbyście mieli współpracować z kimś po to, żeby właśnie osiągnąć sukces. Takie mogę tutaj też włożyć interpretacje. Ale zobaczymy w porównaniu, czy w kontekście raczej tego, co jeszcze tutaj odnajdziemy. Okay? Zobaczymy. Dla Was, lwy. Mocno żywiołowo, warzywo, ogień, twórczość, kreatywność, rozpalony ogień, już słychać pomruki, zadowolenia i potrząsania grzywą. Tak, tak to lubię, prawda? Będę się tym bawić. No i zobaczymy, co jeszcze tutaj więcej. Na początek zobaczymy, jak wy się tutaj przedstawicie. Ok? Jaka jest wasza tutaj energia? Jaka jest energia dla lwa? As kielichów. O, jak ładnie. No, macie tutaj coś od serca. To jest tak, jakbyście byli tą, tą możliwością, tym potencjałem na to, żeby robić to, co kochacie. I się do tego zbliżać, to jest otwarcie się kompletne na miłość, bycie w jedności i pokazywanie innym też, że tak naprawdę życie w życiu o to chodzi, żeby kochać i być kochanym, żeby robić rzeczy, które przynoszą nie tylko mi, ale też innym coś, co jest super, co pozwala się rozwijać i pozwala wzrastać. To jest też możliwość zakochania się w kimś. Natomiast trójka może mówić o trójkącie, tak? Czyli uwaga, czy czasem nie ma, nie jestem w trójkącie z innymi dwoma? Gdybyśmy mieli przeczytać to jako na przykład czytanie o miłości, tak? Tutaj mamy dwie monety z przeszłości, piątkę monet, teraźniejszość i król monet jest w przyszłości. No, to powiem tak. Jeden filar, sama ziemia. A tutaj mamy wisielca jako poradę. Księcia, buław jako wyzwanie. I dwie buławy. Powiem tak. No, miecze na przykład pokazały nam się w tle. I tutaj kartą jest siódemka mieczy, co mówi o tym, że gdzieś tutaj wokół was krąży ktoś, kto nie do końca jest szczery. Uwaga też na portfele. Uwaga na związki, w których właśnie trzy osoby są jakby w tym związku i nie do końca wiedzą o tym. Warto być uważnym, obserwować i przez to właśnie serce przepuszczać te wszystkie informacje czy wiadomości, które przychodzą od kogoś, kto jest z wami. Powiem tak, że patrząc na kartę wynik i zacznę od tego wyniku, bardzo to jest obiecująca karta, ponieważ mamy tutaj dwie buławy. Gdybyśmy popatrzyli na to, to mamy jakby dwie możliwości do wyboru. Albo zostać w trójkącie, albo pójść tam, gdzie chcemy pójść z tą jedną wybraną osobą i wybrać odpowiednie drzwi do tego. Więc to tak jakby kwintesencja tutaj tego wszystkiego, co się dzieje na stole. Chcielibyśmy coś tutaj wziąć, ale nie do końca jesteśmy zdecydowani. Tutaj jest takie żonglowanie, tak jakbyśmy żonglowali tutaj dwiema możliwościami, tak? Tu jest dwójka monet, tu jest dwójka buław. I teraz z przeszłości idzie tutaj coś. Tak jakbyście albo kogoś wcześniej poznali, albo może dla niektórych to może być jakieś wybieranie dwóch opcji, tudzież robienie dwóch rzeczy naraz. W sensie takim, że muszę to teraz ciągnąć, te dwie rzeczy, ponieważ taka jest potrzeba, takie są wymagania. To tak jakbyśmy mieli dwa etaty, pracowali w dwóch firmach, czy robili coś w domu, oprócz tego jeszcze gdzieś dorabiali i tak dalej. Także
Nie na długo tutaj starcza energii, żeby tak trzymać i wywijać tymi monetami. Natomiast wygląda, że wyjdziecie z tego zwycięsko i przynajmniej karty pokazują, że macie szansę coś tutaj wybrać takiego, co będziecie mogli robić bez takiego lawirowania, o tak powiem. Będzie bardziej to stałe. Kiedy zdecydujecie się na któreś z tych drzwi, to już będzie wtedy wiadomo, tak? Bez tego takiego podrzucania. Tutaj już tak jakby ta osoba stoi twardo na ziemi i nie ma tutaj tego niezdecydowania, które widać w tej postawie na tej karcie dwóch monet. Więc tak to zaczęłam, od przeszłości i wyniku. Natomiast teraźniejszość, czyli ten listopad, jawi się jako czas trochę też takiej biedy, takiego bycia kimś, kto chciałby sięgnąć po te wszystkie możliwości, które są i się otwierają, natomiast no jakby jest za krótki, w sensie takim, że no albo są niesprzyjające okoliczności, albo my sami jesteśmy ograniczeni czymś, że nie możemy tutaj dosięgnąć tego, czego pragniemy, tak? Więc tutaj mogą być jakieś przeszkody, trudności, które być może, bo tutaj mamy przeszkodę, tudzież jakieś problemy w postaci księcia, czyli rycerza buław. Może to być niezliczona ilość pomysłów, z których zaczynamy każdy i nie dokończamy. I wtedy tak, pieniądze do nas nie przypłyną, bo za niedokończone dzieło nikt nam nie zapłaci. I tutaj wtedy jest takie też rozedrganie, podzielenie się na ilość pomysłów i łapanie pięciu srok za ogon. Natomiast to właśnie się przekłada później totalnie na to, że albo nie jesteśmy postrzegani też jako osoby, które są nierzetelne, niestabilne i w związku z tym też jesteśmy trochę też poza nawiasem, tak? Ludzie nie chcą wtedy współpracować. I może tak być, tak jak mówiłam, że może być trójka w biznesie, a później ta liczba spadnie do dwóch, ponieważ ktoś z tego biznesu odejdzie. Tudzież w przypadku, tak jak mówiłam, czytań, gdyby to był związek, to może to być tak, że tutaj będzie ktoś was czarował i jednocześnie czarował jeszcze kogoś, tak? Więc tutaj trzeba na to uważać. A wy jesteście pełni miłości, cały czas jakby tak w takiej energii pełnej miłości. I pojawi się w końcu ktoś z pieniędzmi. Jakaś osoba, która ma kasę, która do tego jest stabilna, mocna i uważna. I ta osoba może wam bardzo pomóc. Albo może być też waszym mentorem, kimś sponsorem. Tudzież może to być tata, ktoś zasobny, kto da wam potrzebne środki, które pozwolą wam na realizację i jakieś takie uspokojenie. Bo teraz porównanie energii rycerza tych buław i porównanie tutaj porady, to jest przeszkoda jakaś, czyli wyzwanie, a tutaj mamy poradę, żeby nie spieszyć się, żeby jednak zatrzymać się przy jakimś projekcie albo w ogóle zatrzymać się, żeby przeanalizować swoje możliwości, swoje zasoby, pomysły również. Tutaj mamy wodę, tu ogień i ta sprzeczność już jakby jest widoczna sama w sobie. Ponieważ ten rycerz, tak jak mówiłam, będzie biegł w prawo, potem w lewo, potem jeszcze gdzieś. I nie o to chodzi, tak? Bo wydatkuje swoją energię niepotrzebnie. Niepotrzebnie jakby spala się w tym, co robi. Ratuje tu trochę tego kota na tej karcie, ale tak naprawdę jako wyzwanie to jest nadmiar pomysłów i nadmiar energii seksualnej, która nie ma swojego ujścia czasami, tak? I to jest duża ekspresja. Czasami jest dobrze, kiedy posiadamy tą wielką ekspresję, ale nie zawsze. Więc może to być dobra cecha, tylko trzeba wiedzieć, kiedy to uruchomić, a kiedy powstrzymać. Tak tutaj to mi
wybrzmiewa. Natomiast, no mówię, tak jak w tym tle mamy kogoś, kto tutaj coś próbuje ugrać albo was oszukać, to też tutaj chodzi o to, żebyście byli uważni, bo ta piątka monet może wskazywać na to, że ktoś wam też odbierze poczucie bogactwa. Poprzez to, że poda wam jakieś fałszywe informacje, skieruje was w niewłaściwą stronę, czy będziecie wierzyć w te słowa, ponieważ tutaj mamy miecze, a tak naprawdę nic za tym nie będzie stało. Jeszcze patrząc na ten rozkład, tutaj mamy karty buław, tutaj też buławy. No właściwie są te karty porozkładane, także mamy te żywioły, natomiast no, po jednej stronie tylko mamy monety, więc mamy tutaj wskazanie, że pieniądze będą odgrywały jakąś rolę w listopadzie. Będą potrzebne. Wy możecie zostać też królem monet w przyszłości, czyli osobą, która dorobi się właśnie na tym swoim pomyśle, bo wyczekuję tutaj sukcesu. I właściwie wybieram tak, żeby ten sukces osiągnąć. Zatrzymuję się i analizuję wszystko i wtedy dokonuję wyboru, kiedy jestem poinformowana czy poinformowany i mam odpowiednie badania zrobione, tak? Bo czasami no, rycerz może podjąć jakieś decyzje, rycerz buław, jakieś decyzje na podstawie informacji przekazanych, takich właśnie. I one mogą być bardzo nierzetelne. Tak? I wtedy co? Wtedy tracimy tutaj kasę. Dlatego tu no, czasem to jest lekcja, którą trzeba przerobić, no, ale można się też uchronić dzięki zrobieniu właściwych badań, wykonaniu kilku telefonów, przeczytaniu czegoś, co jest jakby informacją, a czasem nam się nie chce, a może warto, a czasem mówimy, że nie mam czasu, a szkoda. Więc zobaczymy jeszcze tutaj, co wychodzi z tych dwóch buław, jaki rezultat, kolejny tutaj krok, ok? Całkowita transformacja, przemiana. Coś tutaj się skończy, dobiegnie końca jakiś etap albo czas, albo to całe doświadczenie i wybór, którego dokonacie, pozwoli wam tutaj narodzić się na nowo, tylko że mówię, to może być poród bolesny, bo no, karta Skorpiona, tutaj jest jakaś głębia, może wyjść na jaw jakaś tajemnica, która oczyści tak naprawdę was i pozwoli wam właśnie może zdobyć tutaj te pieniądze i zdobyć stanowisko, czy w ogóle zaistnieć jako osoba, jako biznesmen czy businesswoman. I właściwie dla niektórych to jest marzenie. Ja będę robić to, co kocham, będę się realizować w tym i będę robić wszystko, żeby dokonać takiej przemiany, żeby ten biznes się rozrastał, bo właśnie o to chodzi, tak? Żeby on nie malał, żeby tutaj to przynosiło też pieniądze i gotówkę, bo przecież gotówka to jest król. Jeszcze mam ochotę jednak na tą piątkę tutaj dociągnąć i zapytać właśnie w teraźniejszości. Jak tutaj skonfrontować się z tym, czego nie mogę osiągnąć? Albo co mi może pomóc w osiągnięciu tego. Skorzystanie ze swojego doświadczenia i dorobku, tego, co się wcześniej wypracowało, bo każdy z nas wypracowuje każdego dnia doświadczenia. Nawet jeśli nam się wydaje, że nie, to jednak tak. I mamy pewne zasoby, albo mamy rzeczy, które na przykład możemy spieniężyć i to może już nam pomóc, albo możemy pójść na wymianę. Możemy naprawdę poczuć w sobie olbrzyma, zanim ujawnimy się jako ten olbrzym. Polecam książkę właśnie tą. Uaktywnij czy obudź w sobie olbrzyma. Tak, bardzo fajna pozycja. W każdym razie listopad jawi się jako miesiąc, w którym będzie transformacja,
będzie miłość, przynajmniej wy będziecie ją odczuwać, takie odnoszę wrażenie. Możecie się zakochać. Może to być taki romans, który będzie przelotny, bo tak naprawdę wróci wam rozsądek, jeśli jesteście w jakichś związkach. Natomiast na pewno możecie się starać realizować jakiś swój plan albo podejmować decyzje, które są mocno związane z waszą kreatywnością i z tym, co kochacie robić. Tak w ten sposób to odczytałam. I teraz zobaczymy, co jeszcze na zakończenie. Karta wyroczni podsumuje. I jak to podsumuje. No i będziemy wtedy kończyć to czytanie. Okay? Wkraczam w moją moc. No i tak właśnie, wkraczam w moją moc, bo tutaj w tej przemianie to może z was wyjść taka wielka moc i rzeczywiście możecie poczuć, że jesteście tak silni, że nic nie jest was w stanie pokonać. No i tak trzymać, bo o to chodzi, żebyście wy uruchomili swój potencjał i tylko wy z niego korzystacie. Przy okazji inni mogą, jeśli tylko im na to pozwolicie. Tutaj też autorka pisze, że jeżeli macie problem z podejmowaniem decyzji, to chodzi o to, żebyście stanęli po swojej stronie, poczuli to, co kochacie i dali sobie też czas na to, żeby to przeanalizować. To jest dokładnie to, co leży na stole w tych górnych trzech kartach. Zastanawiam się, analizuję, zatrzymuję się, dokonuję przemiany, czy chcę dokonać przemiany, która przychodzi do mnie, kiedy jestem gotowy czy gotowa. I wszystkie wyzwania, przed którymi stoicie, zrobią was mocniejszymi, silniejszymi, zbudują was na nowo. Nie musicie dłużej żyć dla innych. Możecie wykorzystać tutaj teraz ten czas na to, żeby siebie rozwijać i wybrać światło, które będzie oświecało waszą ścieżkę, po której będziecie szli. I inni mogą wam towarzyszyć, jeśli oczywiście ich do tego zaprosicie. Ok? To tyle na dzisiaj. Życzę wam bardzo udanego listopada i dużo świec i wszystkiego dobrego.